Jest mi niezmiernie przyjemnie, że mogłem partycypować w tym projekcie i wykonać projekt. No i przy współpracy ze sprytnymi inżynierami wykonać ten obiekt. Zapewne dla wszystkich najbardziej intrygujące będą te szczątki, no bo one są clue tego wszystkiego. Szczątki tych rakiet Grad, które spadały na ukraińskie domy. Ale dla mnie najważniejszy jest ten cokół. I nad nim bardzo długo pracowaliśmy, żeby on był monolitem. Żeby był metaforą Ukrainy, która się nie poddaje, która jest nadal zjednoczona i nie poddaje się ruskiej hordzie. Po prostu. Mija rok, a idea czy pomysł też był prosty. Zawsze wydaje mi się, że tak w sztuce, jak i w życiu codziennym próbujemy jak najwięcej dobra wyzyskać ze zła. I w momencie, kiedy wolontariusze z Olsztyńskiego Konwoju Humanitarnego przywieźli do nas i zrzucili nam tę kupę żelazstwa śmiercionośnego, stwierdziliśmy, że chcielibyśmy, żeby ta kupa żelazstwa przysłużyła się dobru, żeby ją w jakiś sposób zmetaforyzować i w pewnym sensie pokazać światu, żeby nas to uwierało, gniotło i żebyśmy nie zapomnieli. I stąd też Tonda Kinnoko stworzył formę instalacji, która będzie w Olsztynie tutaj przed ratuszem przez 30 dni, a jednocześnie uruchomimy zrzutkę na pomoc medykom, wolontariuszom, którzy pomagają żołnierzom na Ukrainie. Część tych rakiet wydobyliśmy ze zburzonej miejscowości, w zasadzie osady Prudzianka na północny wschód od Charkowa. Pojechaliśmy z żołnierzami 241 Brygady Obrony Terytorialnej, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni. Pojechaliśmy zobaczyć zburzone, niedawno odbite miejscowości. Chcieli nam pokazać część swojej pracy, jak to wygląda. Przy okazji w tej zburzonej miejscowości znaleźliśmy te części rakiet.